Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fishing Planet Anglia i dosłownie przed chwileczką wyciągnąłem mojego pierwszego unikatowego karpia pospolitego 30 plus. Mega haul, niesamowicie był silny, 120,5 cm, 30 kg 960. 30 kg 960 gramów. Piękny, unikatowy karp pospolity. Nowy rekord osobisty, także zabiorę go do siatki i postawię bojeczkę. Piękny, unikatowy karp pospolity 30 960, 120,5 cm. Pierwszy karp pospolity powyżej 30 kg. Okej, na cytrusa zatrzymujemy. Będę miał już chyba 4 bojki w jednym miejscu, ale to nic. Zostawimy sobie bojkę. Okej. Jeszcze pika. Straciłem ogólnie brania, chyba były chyba na trzech wędkach, na dwóch na pewno. Niesamowicie silny karp, strasznie murował i cały czas trzymał się na 20, mniej więcej 5 metrze. Nie sposób go było przyciągnąć nawet podczas pompowania. W międzyczasie straciłem brania na dwóch pozostałych wędkach. Jest ciepło jak na Anglii, 25 stopni. Także jak tutaj na Anglii, to jest upał, można powiedzieć. Cztery bojki w jednym miejscu są postawione już, jak widać. No i przed nami jeszcze prawie 300 kilo do zapełnienia siatki. Dzięki. Radość była, ale nie, że tak powiemy, tak duża jak przy nagusie albo przy rekordowym lustrzeniu. Ale pierwszy pospolity wszedł. Także jestem zadowolony. To podobnie wielkościowo u mnie jest albinos. Też, chociaż chyba albinos jest chyba 30, chyba 800 coś, jak dobrze pamiętam. I też jeden. No to jeszcze tylko mi amur został, no. Tylko amur, albo aż amur. Wiesz, lepiej, żeby teraz nie wszedł, jak ja będę zapisywał klip wideo, bo nie będzie tego klipu wideo. Z tym karpiem. To bym musiał najpierw zapisać klip wideo, a dopiero zrobić zdjęcie, ale w tym czasie już pewnie by zniknął napis z rekordem osobistym. Wiesz, o co chodzi. No ale zobaczymy. Chociaż tyle dobrego, że 30 jest w nowym gatunku. Także jestem zadowolony. Nie jakoś bardzo mocno, ale jest. Może na pierwszą dziesiątkę choć się załapie. Chyba tak. Jak dobrze się patrzyłem, to chyba na pierwszą dziesiątkę starczy. Takie, nie wiem, takie ósme, dziewiąte miejsce pewnie.
No to może zobaczyć. I tak go jeszcze nie będzie na liście. Tylko mój 29 największy. I to na cytrusa. Zdjęcie będzie dzisiaj na grupie na pewno. I po raz kolejny grube nęcenie było. Żeby te kamury to się dały na takie nęcenie, no. 900 coś. O, widzisz, zajebiście. Schabowego pobiłem, nie wierzę. Tak? Super. Mi tak dobrze bierze, że ja nawet nie wiem, chyba nawet nie będę do nęca. Już mam ponad 217 kilo w siatce. A od momentu jak zanęciłem, to nic nie donęcałem, bo... pięknie, pięknie, kurczę. Ale ładnie to wygląda. 30, kurczę, pospolite. Nie sądziłem, że go w ogóle złapię. I to mówię... I to o dziwę, że on nie zrobił nie wiadomo jakiego odjazdu, na przykład na 50 czy 60 metr, tylko cały czas między, kurczę, 25 a 15, powiedzmy, to cały czas tak się trzymał i chodził. I branie na pozostałe dwie wędki, ja go na pompowaniu próbowałem, a on nic sobie z tego pompowania nie robił, tylko sobie odjeżdżał w głębinę cały czas. Ale 30 metrów nie przekroczył. Tylko nie sposób go było go w ogóle podciągnąć. To tak jak ty mówiłeś, że u ciebie amur się zamurował przy platformie, no to tak pospolity u mnie to zrobił tak samo, tylko że na 20 paru metrach tak chodził. I nie sposób go było ruszyć. Co ty gadasz? Ale jeśli ustawasz pojedynczy dodatek, to ci się przepis nie kasuje. Przecież musiałeś chyba ogólny skasować z nazwą. Wtedy tak. Także pospolity karp 30 900. Jeszcze tylko do kompletu amur. No, może kiedy. Tylko jeszcze amur. Już wszystkie gatunki 30 plus mam, ale tylko jednego albinosa i teraz jednego pospolitego. Chyba że kurczę, może. Chyba że może zaraz drugą całą rakietę całą do wody wrzucić. Mam ponad 220 kilo w tym momencie. Druga rakieta przygotowana. W innym kolorku teraz wyszła, zalęta. Nieco godzina. A, bo ja planowałem, że teraz wyrzucę tą drugą całą rakietę do wody. Czyli mogę ten przedobrzyć raczej, nie? Pewnie.
No na cytrusa tego karpia przed chwilą, no. Tylko ja na słońce. I woda 18, a powietrze 25. Asa z rękawa mu już wyciągasz. Co? Cytrus? Cytrus znowu, branko. I podczas brania widziałem, że ryba była skierowana do dna. Zobaczymy, co to. Przed zacięciem. Pospolity? Tak wygląda, ale w słońce fajnie widać. Pospolity. Wiem. Ale to przez to, że dźwięk mam puszczony przez telewizor, nie? Bo w innym wypadku inaczej Fishing Planet nie da się nagrywać. Wtedy będzie bez dźwięku. Teraz muszę pilnować czasu, żeby klip się zmieścił w godzinie. A życzę ci takiej 40, obyś 42 złapał. A dla ciebie 41,5. Ale lepiej 39, a nie 39,999. To w ogóle byłoby jazda, że grama zabraknie. Tak, bo co 10 deko trzeba zaokrągla do 10 deko, no. Czyli do 100 gramów. 10 deko. metrów. W jednym miejscu u mnie cztery bojki stoją. Trzy to w ogóle sklejone, ale tam Amur 29 kg, 36 prawie lustrzeń. Ten teraz co złapałem, ten pospolity i twój Amur, nie? Znowu branie na cytrusa i nasze. Co tu ciekawe tym razem? Ale to wiesz, weź mało. A i miejscowo jest. To raczej w tych warunkach, co ty masz, to kulka moja nie zadziała u ciebie. No i na cytrusa następny, tylko to młodszy. Młodszy.
do siaty poszedł. Czemu jak uczę nie mam tej rakiety, co jest grane? Zanęty nie włożyłem, dobra. Co, będzie trójka z przodu? W sumie to zamętę i tak mogę zużyć, bo mam inny, będę miał inną pogodę. Albo chociaż zużyję część. Ładne albinosi, gratki, ładne. Taki ładny, 28,5 prawie. To ta i takiego albinosa się. A na 15 dwie. Co idzie? Amur idzie, ale chyba medalowy. Albo unikat. Unikat będzie. Ale unikacik nieduży. Albo medal? Nie, unikat powinien być, ale taki 20 kilo może. Amur, no. No, 20 kilo więcej. To bym go tak szybko nie wyciągnął. Na pewno. Sto 25. To też za dużo nawijasz, a ta pleciona jest droga. To spokojnie szpulę można i na cztery wędki założyć. To zauważy nawet te duże karpie, które wyciągasz, czy amury. To zobacz, że te amury duże czy karpie, które wyciągasz, to ci nawet nie wywijają 80 czy 90 metrów, jeśli łapiesz na dużej odległości.
No to mi na 84 wyjechał z 55. A wyciągnął to rybę? A i co to było, karp? Amur 35 kilo? A, to dla niego. I 100 metrów wyciągnął? O kurde, no to grubo. To grubo. Nie, wszystko tak jak trzeba, wiesz? Gratki za pospoliciaka. Teraz lustrzę chyba. Albo nagi. Biorą i takie no. Wsypałem przez chwilę dwie porcje do wody. No, a to też miałem tak, że... A, zaczep. Że zanęciłem i dopiero po godzinie łowiskowej, mniej więcej, dopiero zaczęły się brania. I co ci powiedział? Pięć i pół. Weźcie, złapcie kurczę 30, żeby kurczę, żeby na czacie było 30 plus. Znaczy, no, klip będzie zapisany jeszcze w granicach 30 parę minut, bo pilnuję czasu. To nie PS, żeby ten można sobie wklejać. Niech taka jakaś zwykła 30 się pojawi na czacie, to. No macie 35 minut od teraz. Tak jest. O, ładny amur graty, ładny. A nie mógł mieć 3 kilo więcej, no. Nie no, to takie to i ja łapię, no. 3,29 na koncie są, Amura. I to jeszcze, żeby było śmiesznie, te dwa twoje rekordy osobiste w siatce to dwa amury 30 plus. No, to w ogóle.
Ale tam koło tych boje, kurczę, takie u mnie te falki się robią, kurczę, takie pręgi na wodzie, grube. Chyba zamęta działa. I tak wykorzystam to zamętę jakoś pomału, bo potem pogoda inna, także niech leci do wody. Jedna porcja. Może coś większego podejdzie. A te karpie koi ładne są, no. O, proszę bardzo, temperatura wody się podniosła o 1 stopień. Bardzo dobrze. Ale rwanie ładne by było. No, ładniejszy będzie. No to jak wy nie chcecie, to może ja 30 zaraz chwycę karpia. No nie wiem, czy to będzie 30, ale dłużej. 25, przepraszam, pół godziny wam zostało, jak coś. Powyżej 25 kilo na pewno i to jest chyba lustrzyń i to na cytrusa, a może większy będzie. Zobaczcie jak ucieka. Na razie mi drugi odjazd zrobił. Auuu! No, powiem wam, że może być 30 plus, no. Może być 30 plus. Nie chcieliście złapać, no to ja złapię, no. Trzeci odjazd. Nie, to...
co byście tutaj wpuścili chociaż ze dwie sztuki Amora 30 plus, no. A nie wszystkie wyłapaliście. No kurde. No nie będę zacinał, nie. Tak, jest duży. Nie będę śliwki zacinał, jest duży. 30 to, no, to na pewno, no. Lustrzeń pewnie. Ślipka zeszła. Jeszcze nie. Tu twój podbierak będzie za mały na tego karpia, wiesz o tym. Ale muruje, ale muruje, no. Powinien być 30 kilo. Ta 30 plus, to już teraz to widzę go, jak przy powierzchni jest 30, no. Ale tej 36 prawie chyba nie przebije. Zaraz zobaczymy. Rekord osobisty. Pięknie.